Witam was w moim Let's Play z gry Tomb Raider Chronicles i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj bierzemy się za planszę 13th floor, czyli 13 piętro. No i jak widzicie, nasza cudna larka jest w całkiem innym stroju, bardzo, bardzo fajnym. Jesteśmy w nowej lokacji, a mianowicie w Nowym Jorku. Spotkamy Von Kroya między innymi, czy nie osobiście, ale no, zresztą wszystko zobaczycie. Mi się bardzo ten stój Lary podoba, tylko nigdy zawsze nie rozumiem, czemu ona ma tak coś dziwnego z tym plecakiem, tak jakby odszczuplona wersja XS tego plecaka, no ale już trudno. Całkowicie nam się zmienił ekwipunek. Nie mamy już klasycznych pistoletów, mamy HK Gun, czyli tam HK Gun. Jest to tak jakby MP5 z Tomb Raider 3. Trochę zmodyfikowane. Zamiast binokli mamy headset. Lara, proszę cię, użyj headseta. I ono nam, jak wciśniemy czerwonym, pozwoli widzieć lasery. To nam się przyda. Nie to, kurde. To nam się to... No, timer ten sam, apteczki, także trochę się pozmieniało, ale no. Dobra. No to co? No to przechodzimy do samej gry. Lara wylądowała oczywiście po krótkiej rozmowie z Zipem. Tam jest światło dzienne, no ale sobie oczywiście sekrety wszystkie przypomniałem. To mi się podoba, że tak cień ten fajnie jest rzucany. 99 rok, nie, przepraszam, 2000. Tak, no i on, nasze cudeńko też ma taką funkcję z laserem. Także to nam się przyda. No. No i idziemy sobie. Oglądajcie. Przyjrzyjcie się, tam jest złota róża. Tak, sekret. Von Kroy, jak widzicie, są inicjały. No to pieprzeniec głupi. Well, my picture ain't all that clear, but it looks like low-frequency laser weapons, limited range. If you get in the way of one, they'll have to take you out in a plastic sack. I get the picture. No. On teraz w ogóle chyba nagle zniknął. No właśnie. A w ogóle jest dzisiaj sobota, godzina 11:02. No wczoraj nagrywałem Silent Hill, jakoś mi teraz naszło do nagrywania. O, 501 zapis. A nie, patrzcie, co się tam robi. Albo robił. Dobra, no to sobie idziemy w takim kładzie dalej. Przepraszam, a gdzie Larze broń zniknęła? Dobra, Lara, ty robisz jakieś czary mary w dziurce znowu. Ty Lara, aha. Pamiętacie tu mają trzy laserki w planszach w stylu Nevada? Tak, one powracają niestety, bądź stety. Nie, no raczej chyba niestety. I będzie trzeba ich unikać, czy to... O, tam jest aptenia, dobra. Lecimy, Lara, lecimy szybko. Lecimy szybko, no. Dobra, bierzemy sobie aptenie. Oni się odzwyczailiście od wyglądu dorosłej Lary. Naprawdę, i też fajne jest ogólnie te levele. Ogólnie to są ulubione levele szczypiorka. Także na jednym z nich szczypiorek będzie. Zdaje mi się, że na ostatnim, ponieważ na następnym... Jak będę nagrywał następny level, to będzie on z gościem. Ale to wszystko w swoim czasie. Dobra, idziemy sobie po sekrecik. No, jeżeli nie mamy tutaj oczywiście... Aha, nasza broń także ma trzy tryby, znaczy trzy rodzaje naboi. Snajperska, Burns i Rapid. Snajperska to jest na jeden strzał, Rapid to jest chyba... Burns to jest chyba... jakby dwa wam powiedzieć. Na przykład po trzy, po cztery strzały i przerwa, a Rapid to jest taki ciągły. Nam się to... Co ja wybrałem w ogóle, bo ja nie wiem. Ogólnie to nam się bardzo przyda. To zmienianie tej broni, ale to wszystko też w swoim czasie. Sobie idziemy najpierw po sekrecik oczywiście, numer 1. Dobrze mówię? Tak, dobrze. Może nie, może źle. Czekajcie, a tam co tam jest? Nie, no chyba dobrze idę. Kurde! Ojeju, tak, oczywiście, wasze fejle ukochane. Czekajcie, czy coś tutaj jest? Tara, proszę cię. Bo tutaj nic nie ma. Dobra, i sprintem, Lara, dawaj, szybko. Szybciej. O, no.
Tak, jesteśmy właśnie w tym pomieszczeniu, w którym był ten gościu. Nie bójcie się, on chyba tutaj nigdy nie wychodzi, on mi w każdym razie nigdy nie wyszedł. Ale się jeszcze upewnię. Zapisik. No, nie. Na szczęście. Jak widzicie, tak, sekrecik mamy. Światło się odbija od tego stroju Lary, no także się autorzy bardzo nawet postarali i nie w tych samych miejscach. To jest tak zwany koci strój, Lara już miała z nim do czynienia, w tym razie 3. No i w tym razie Legend, chyba jeszcze będziemy mogli się w nim zabalować. No tutaj jest to wszystko, co on tam miał na sobie, tutaj bronie, tutaj jakieś, nie wiem, komputery wyższej technologii, które pewnie tak czy tak są słabsze niż teraz te dzisiejsze, no ale dobra, nieważne. No, zapisik. I lecimy. Dobra. Tak się naprawdę cały czas zastanawiam. No nie, kurde, aptenie już wezmę, trudno. A nie, właśnie muszę oszczędzać apteczki, to kosmicznie. Właśnie, bo mi znowu nie starczy na ostatni level, no. Się chyba powieszę. Lara, szybciej, 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 szybciej. Co ty robisz? No nie, no. Tak, Lara potrafi tak umierać. To jest taki, no... Taka śmierć przy kucaniu, taka trochę inna. Kurde, no, nie chciałem, żeby zdechła Flundra. Dobra, Lara. No, kamera. Kamera współpracuje ze mną. No, znowu mi pad szaleje, tak? Znowu, nie moja wina. Dobra, zapisik. Żeby, gdyby w razie co, to sobie kucnę. Dwa, trzy, cztery. No, kurde, no nie, no nie, nie, nie mogę, nie mogę stracić życia, przepraszam. Wiecie, że ja ogólnie nie mam tam strania z apteczkami i tak dalej, ale... No, bardzo, no, naprawdę nigdy jeszcze nie było... O, Lara się fajnie wbija w tekstury. Nigdy tak jeszcze nie było, żebym miał dużo apteczek na ostatni level, naprawdę. Lara, idź do góry, proszę cię. Naprawdę, zawsze mi brakowało, albo miałem jedną, albo dwie. Że teraz staram się, no... W ogóle... Pad się zakurzył, bo dawno nie nagrywałem. Znaczy nim, no. Z nim, no jakiś ile, tydzień temu. Bo Silent Hill dopiero od następnej sesji będę nagrywał na padzie, bo powiem wam, że strasznie mi się nie chciało go programować na tym w Silent Hill. Leniwy jako. No niestety flar nie mamy, nad czym ubolewam. Nie możemy sobie tutaj poświecić. Zbadamy sobie wszystkie szafki. Tak, takie trochę powrót do Tomb Raider. Tego. Do statku, tam też było przeszukiwanie szafek. No. Larka, sprawdzaj. No, aptenia. Świetnie. Jak widzicie, podłoga jest cała stworzona z metalu. Także, no, solidna konstrukcja. I to bardzo, bardzo. O, mamy młotek. Hammer. Zobaczymy go w ekwipunku. Tak, hammer. Oczywiście prawie jak w wszystkich levelach, które mają 3 sekretów, jest 3 na level, ale tam gdzieś chyba było 2, z tego co pamiętam, chyba właśnie w Irlandii, w którymś z leveli. O, i mamy naboje do snajperskich. Do snajperskich, nie, czy naboje, no jakby to powiedzieć. No, Lara, proszę cię, nie spadaj. Lara, nie w tą stronę. Co ty robisz, Lafiryndo? Naboje do trybu snajperskiego. Ja ogólnie dosyć lubię te tutaj levele, ale no strasznie mi tego brakuje, że ona tutaj nie ma tych klasycznych pistoletów. Ubolewam na tym, bo tak na dobrą sprawę możemy się nimi tylko nacieszyć przez, kurde, nie wiem. Raz, dwa, trzy... Niecałe 5 leveli, 6. No. Nie, niestety. Lara, kucaj, już! No, dobra. No także zdobyliśmy sekret, zdobyliśmy tamto, znaczy młotek, także lecimy już dalej. Widzicie, pełno jest tutaj rur różnego rodzaju i tak dalej, bo to są wieżowce w Nowym Jorku. I to są chyba jedyne tak na dobrą sprawę levele w ogóle w całej serii Tomb Raider, gdzie jesteśmy tak, no tak naprawdę w bardzo nowoczesnych realiach. No, kurde, o, właśnie, teraz się pojawiły też te laserki, ja pierdzielę. No nie wierzę, no, kurde, no. Ja się pojawiły tutaj te laserki, no nie wierzę. Zastanawiam się, kto je podstawił w ogóle. Co za złośliwiec. Dobra, no. A tutaj byłem? Tak, byłem, ten sekret. Kucaj. Brzmi jo.
Przepraszam za tego fejla, ale kurde nie zauważyłem, czy tam dole. Się zastanawiam, kto w ogóle... No Lara, idź, no na bok. Zastanawiam się, kto je w ogóle podłożył. No bo kurde... Lara, nie zatrzymuj się, tak? Bo no... Tam nikogo naprawdę nie było i oprócz Lary chyba w szybach wentylacyjnych nikogo zazwyczaj nie ma. Dobra, zapisik sobie zrobię. Dzisiaj na śniadanie miałem 3 naleśniki, więc powiem, że zjadłem prawie po amerykańsku to śniadanie. Wiem, że to jest dziwne, że niektórzy na śniadanie... Znaczy powiem wam, że bardzo... Jeju! Się zdarza, że ja jem naleśniki na śniadanie, bo mi wczoraj z kolacji zostały. Róż dup z kolara. Kurde, straciłem to życie, no... Już trudno, już nie chcę mi się tyle razy wczytywać. No wejdziemy sobie oczywiście do górki po drabince. No nie, ta znowu chce mi iść na boki. Dobra, to ja sobie zapiszę, sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Zobaczcie co ja przed sekundą przez przypadek zrobiłem. Wcisnąłem new game, taki mały bloopers. Dobra, wczytujemy grę w takim układzie. Nie no, przepraszam, no po prostu fail normalnie miesiąca. Przepraszam. A what the fuck?